Cześć, a my dzisiaj, zobaczcie, jesteśmy nad takim stawem razem z Marcinem Gąsiorowskim. To jest, słuchajcie, dosyć duży staw, on ma około 2500 metrów kwadratowych, staw w ogrodzie prywatnym. Ten staw został zbudowany jakieś 7 lat temu. No i dzisiaj po prostu sprawdzamy, jak on się tutaj spatynował, jak nastąpiła sukcesja. I akurat jesteśmy w trakcie czyszczenia komór. Tutaj w tym stawie akurat są cztery komory. Marcin, co powiesz? No, że mamy do czynienia trochę z późną akcją czyszczenia. Właściwie to trzeba byłoby na wiosnę zrobić. Tak jak mówiłeś, cztery komory załatwiają ten. Tak, my za chwilę omówimy, jak ten system tutaj działa. Przejdziemy się po kolejnych elementach. Ja mówię, to jest dosyć stary staw, są cztery komory. To jest zbiornik z dużą strefą hydrobotaniczną i jest duży filtr zraszany. Także też to za chwilę pokażemy i zaraz przejdziemy, to zobaczycie, jak to wygląda. Więc zobaczcie, to jest bardzo duże założenie, fajnie się już spatynowało, to zaraz będziemy pokazywać. No i to są nasze komory, jedne z pierwszych komór, jeszcze stare rozwiązanie, jeżeli chodzi o kosze ssawne i to ten element, który chroni zooplankton. W tej chwili mamy trochę lepiej rozwiązane. Tutaj czyszczenie za pomocą karszera, także to jest takie gruntowne czyszczenie, ale mówię, coś tutaj się zadziało, w sensie takim, że na wiosnę nie było zrobione i trzeba to zrobić teraz. Dobra, przejdziemy sobie dookoła i pokażemy, jak wygląda technika filtracyjna. I tutaj zobaczcie, jesteśmy na tej kaskadzie, takim dosyć dużym efekcie wodnym. Tam mamy cały pawilon, który jest takim pawilonem rekreacyjnym. Mamy plażę, też ją za chwilę pokażę trochę bliżej, bo ona fajnie wyszła. Generalnie w tej części takiej reprezentacyjnej mamy niewiele tutaj stref filtracyjnych. Całe filtry są pokazane z tyłu. Tutaj pokazuję, jak to wygląda. Tu jest też takie ciekawe rozwiązanie, ponieważ ta kaskada jest bardzo duża i przepływa przez nią bardzo duża ilość wody. To jest ilość rzędu, nie wiem, 60-70 tysięcy litrów na minutę. Dlatego zdecydowaliśmy się na zrobienie takiego grawitacyjnego wyrównania ciśnienia wody, czyli woda najpierw dostaje się do tego zbiornika i ona po prostu tutaj się podnosi i dopiero przelewa się przez kamienie, wtedy ten wylew jest dużo bardziej taki naturalny, tak? Nie ma czegoś takiego, że mamy sikającą po prostu strugę wody, tylko on się rozlewa w sposób grawitacyjny. Marcin, coś powiesz? Ja bym dodał, że ponieważ system jest aktualnie wyłączony, też pojawiło się trochę takich glądów typu murzocja na brzegach i generalnie właściwie wymaga tutaj trochę serwisu strefa brzegowa i dobrze byłoby wprowadzić takie rośliny typu tużyca i podwodne, wtedy ten problem z tym glonem by się w ogóle nie pojawił. Znaczy tutaj akurat jest takie miejsce, gdzie się nie zagląda, tego zbiornika wyrównawczego nie widać, ale szkoda, żeby ono stało puste jak gdyby, tylko właśnie mogłoby również być taką strefą podobną do filtra hydrobotanicznego. Dobrze. Tak, tu jeszcze można dodać, że gdyby tu były tużyce, nie mielibyśmy problemu z osuwaniem się materiału do środka. Tak, przejdziemy tam dalej, bo tam jest serce tego systemu, a mianowicie filtr zraszany, które stosowaliśmy, to są takie rozwiązania z kąpielisk. Zaraz pokażemy, jak to wygląda. I tutaj, jak wspominał Tomek, mamy filtr zraszany. On już dłuższy czas jest teraz wyłączony. Jest to typ filtra, który stosowany jest bardzo często w publicznych kąpieliskach. On może w różnych opcjach być, że tak powiem, robiony. Bez roślin. Zaleta ułatwia nam czynności tutaj pielęgnacyjne, natomiast taki filtr z roślinami, no lepiej się może integruje
i ma jeszcze dodatkową zdolność wiązania biogenów poprzez działanie roślin. Te zabarwienie materiału, które jak widzimy na krawędziach jest biały, to jest właśnie to, co w tym filtrze pracuje, czyli biofilm. Tak, czyli on jest błona w tej chwili czarny, dlatego że nie ma wody, nie pracuje od pewnego czasu. Tak, to jest taki zielonkawy, po prostu żywy biofilm, który nam zastępuje jak gdyby rośliny, wyższe rośliny naczyniowe, a działa też w taki sam sposób. Tutaj zaletą takiego filtra jest również to, że on bardzo intensywnie redukuje nam bakterie, typu bakterie coli, prawda? Tak, dlatego zastosowanie na publicznych obiektach, gdyż tu mamy 99% redukcję, także praktycznie niewiele zostaje, tak. Nawet więcej. I teraz po tym filtrze, czyli woda z komór, dostaje się tutaj na ten filtr, częściowo dostaje się na tą kaskadę i na ten zbiornik wyrównawczy wcześniej, który żeście widzieli. I po tym filtrze tutaj taką studzienką zbiorczą, zobaczymy, czy się uda otworzyć. O, zobaczcie, filtr jeszcze jest podtopiony. I zobaczcie, to też jest kolejny jak gdyby element, który jest istotny przy działaniu tego filtra. Tutaj to lustro wody jest dużo wyżej niż lustro w stawie i mamy ten filtr, działa jak gdyby w dwóch środowiskach, prawda? Mamy tak. Strefę beztlenową, czyli tamtą zalaną cały czas, tak. I tą tlenową, gdzie mamy zupełnie inne procesy, inne organizmy żyją. Także ten filtr jest bardzo, bardzo wydajny. Tak, jest bardzo różny tak zwany redox. Zaopatrzenie w tlen jest różne, w związku z tym mamy bardzo dużą różnorodność procesów, co tak, jest czyli wykorzystane. Przy dużych obiektach one są bardzo wydajne, zajmują mniej miejsca, można je ukryć. Widzicie, my jesteśmy w takiej części ogrodu, która jest zasłonięta drzewami, po prostu oddaleni od tej takiej części tam użytkowej, bo sam staw, zobaczcie, tam jest. Także on tutaj sobie pracuje, nie przeszkadza, jest bardzo wydajny. Dobra, i z tego miejsca woda z tej studzienki przesącza się dalej do takiego filtra hydrobotanicznego i zaraz go zobaczymy. No jeśli chodzi o serwis, tego możemy dodać, no trzeba przejrzeć czasami, czy te dysze rozprowadzające nie są przytkane, czy dobrze pracują. Czasami coś się może dostać do takiej dyszy, bądź odłożyć się wapń. Dobra, idziemy dalej. No i tutaj zobaczcie, jesteśmy przy tym filtrze hydrobotanicznym. To jest taki typowy filtr właśnie z samymi roślinami wodnymi, tak? Tutaj dominacja jest lilii wodnych, trochę szuwaru dookoła. Ja zaraz pokażę, jak to wygląda. No i też pokażemy, że w miejscach, gdzie nie ma roślin wodnych, są glony. Tutaj nie walczymy z tymi glonami, dlatego że to jest w ogóle poza takim widokiem, jak gdyby trzeba przyjść specjalnie zobaczyć. Także filtr hydrobotaniczny, bardzo ważna, taki bardzo ważny element biologiczny filtracji i zaraz pokażę kilka gatunków, bo tu już widziałem, że tatarak też kończy swoją działalność. Tutaj zobaczcie, mamy czeret, czyli on sobie wszedł gdzieś tam w głębszą wodę i tutaj zobaczcie, jest tużyca. Tutaj to takie zwisłe, to jest tużyca brzegowa i ona robi super robotę, to co tam pokazujemy na tych naszych filmach, bo zobaczcie, tutaj mamy grunt, woda, całkowicie zatarta jest ta linia brzegowa i o to właśnie chodzi. Ona jest tutaj poprzenikana, już sprawdzam, poprzenikana tatarakiem. Tutaj zobaczcie, tatarak ma taką blaszkę liściową pofalowaną, tu fajnie widać, pokażę. No i oczywiście pachnie. Jak chcecie sobie sprawdzić, czy to jest rzeczywiście tatarak, to widać, po zapachu go poznacie. Tutaj zobaczcie, pokazujemy to w miejscach, gdzie nie ma roślin, czyli widać po prostu plama gołej wody. Zaraz wchodzą nam glony. Tutaj, tak jak mówiłem, nie walczymy z nimi, dlatego że one też swoją funkcję spełniają. To jest po prostu biomasa, a w tym miejscu mogą być, no bo to nie przeszkadza. Tu mamy ciekawą roślinę, to jest potocznik, która też potrafi wchodzić do wody, ale zadarnia brzegi i też zobaczcie, jak ten brzeg jest tutaj
zadarniony. No i zobaczcie, tutaj tatarak, on w tym miejscu zamiera, być może jest bardziej nasłonecznione i dlatego trzeba pamiętać, żeby no stosować go tak oszczędnie albo w takich miejscach, gdzie on wcześniej po prostu nie będzie widoczny, bo tak ginie. Zobaczcie, tam mamy jeszcze pałkę wąskolistną. Tutaj może ja podejdę. I Marcin powie coś na temat, tutaj tych lilii, tych nenufar. Znaczy jest to, lilie są jednym z najefektywniejszych sposobów oczyszczania wody, gdyż mają stosunkowo dużą biomasę, efektownie wyglądają, zacieniają dno, także glony nie mają w tej konkurencji wiele szansy. No należy tylko dobrać odpowiednie gatunki do odpowiedniej głębokości, gdyż niektóre z gatunków wymagają 1,5 metra powiedzmy głębokości i one będą wypiętrzane, jeśli wsadzimy je płycej, ale tak do 0,5 metra mamy wystarczająco dużo odmian, by obsadzić taki zbiornik. Plaża. Częstym życzeniem jest właściwie, żeby zrobić plażę. Warunkiem podstawowym jest odpowiednia ilość miejsca, gdyż plaże nad takim sztucznym zbiornikiem wymagają miejsca, gdyż my musimy pracować bardzo łagodnymi spadkami. Inaczej piasek by się osuwał, a musimy też ukryć tą całą strefę kapilarną oddzielającą folię od otoczenia. Dokładnie, tutaj mamy gdzieś tą kapilarę, która powoduje to, że woda nie wycieka. Mamy podsionki. Zobaczcie, tutaj jest piasek taki bardziej wilgotny, dalej mniej. O tym trzeba brać pod uwagę przy projektowaniu, ale generalnie jest to możliwe do zrobienia i te rozwiązania, im bardziej naturalistyczne, tym lepiej, prawda? Dobra, to chyba wszystko teraz z tego obiektu. Jak oczywiście zachęcamy do współpracy. Pamiętajcie, że tutaj musimy zawsze przy takich obiektach korygować, nawet poza projektowania, po zbudowaniu, właśnie dosadzać rośliny, sprawdzać, część się przyjmuje, reszta nie. Także to trzeba kontrolować. Pamiętajmy o tym, że to jest cały czas żywy obiekt, który się cały czas zmienia, a my po prostu z niego korzystamy. Dobra, dzięki bardzo, na razie.